Dzień dobry Państwu. Bardzo, bardzo, bardzo serdecznie witam wszystkich przybyłych gości. Widzę, jest Was bardzo, bardzo dużo i bardzo, bardzo nas to cieszy. Bardzo cieszy to zespół Meandry, projekt artystyczny Meandry, który wprowadził nas w klimat dzisiejszego wieczoru, wieczoru bardzo szczególnego, ponieważ w tej sali spotykamy się po raz drugi z okazji 5-lecia projektu artystycznego Meandry. Poproszę o wielkie brawa. Zespół wprowadził nas w dzisiejszy klimat walczykiem kurpiowskim. Takim na spokojnie, troszeczkę zalotnym, bardzo klimatycznym. Dzisiaj pięć prezentacji projektu artystycznego Meandry. Pięć artystycznych prezentacji, które, proszę Państwa, na co dzień ćwiczą, na co dzień analizują, na co dzień wzbogacają się o tę wiedzę taneczną. Organizator główny, czyli projekt artystyczny Meandry, jest dzisiejszy koncert podsumowaniem również projektu Folkowa Edukacja, który finansowany jest przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu Etno Polska 2019. Zawsze gospodarz, jak coś organizuje, ma jeszcze na podorędziu swoich partnerów. A partnerami w projekcie Folkowej Edukacji są gmina Łomża oraz gmina Nowogród. Wielkie brawa. Bardzo cieszę się, że jest nas tak wielu dzisiaj, że, proszę Państwa, nie wzięliśmy do ręki pilota i nie siedzimy przed telewizorem, tylko oglądamy rzemiosło. Rzemiosło artystyczne, które, proszę Państwa, od ludzi, którzy je tworzą, czy tańczą, czy śpiewają, czy rysują, zawsze wymaga dużo poświęcenia, pasji i uporu.
I proszę Państwa, te wiele setek godzin, które poświęcamy na to, by to, co kochamy, to, co lubimy ćwiczyć, pokazujemy tylko zaledwie w kilku minutach albo w takich, na takich uroczystościach, na jakich dzisiaj Państwo są. Proszę Państwa, witam wszystkich bardzo serdecznie, bez względu na wiek, bez względu na miejsce zamieszkania i na zajmowane stanowiska. My jesteśmy otwarci, projekt artystyczny Meandry jest bardzo otwarty i skierowany dla wszystkich. Prowadzi zajęcia zarówno dla dorosłych, jak i teraz już zaczyna zajęcia dla młodszych grup. O tym będę Państwu później mówiła. A co dzisiaj na scenie? Widzieliśmy przed chwilą Walczyk Kurpiowski. Zobaczymy tańce szlachty ziemi łomżyńskiej, Walczyk Lubelski, Układ taneczny Wycinanki Kurpiowskie i na koniec finał Podlasie w pełnej krasie. Myślę, że jest to bardzo dobra nazwa na finał dzisiejszego wieczoru. Na scenie pojawi się również chór Szkoły Podstawowej nr 7 w Łomży oraz taki mały, zdolny maluch, ale o nim później. Mogę zdradzić na razie tylko imię. Mały Antoni, ale to będzie niespodzianka w trakcie dzisiejszego wieczoru. A za chwilę jeszcze kolejny gość projektu artystycznego Meandry, czyli zespół seniorów Piątniczanie z Gminnego Ośrodka Kultury z Piątnicy. Piątniczanie wykonają utwory Czerwony Pas, Mamy Fart i Tango Milonga. Bardzo serdecznie zapraszam Was na scenę. A Państwu życzę miłego odbioru, miłego wieczoru i wszystkiego, wszystkiego dobrego.
Wielkie brawa, proszę Państwa, pod
dyrekcją Ryszarda Kulaszewskiego. I proszę Państwa, jest jak na prawdziwych urodzinach, bo są i gospodarze, i goście. To byli pierwsi goście projektu artystycznego Meandry. Śpiewał ktoś z Państwa razem z nimi, bo chyba tak. Jest prośba tutaj od tancerzy, że jeśli Państwo będą coś znać, to bardzo prosimy śpiewać. Słuchajcie, muzyka niesie radość, muzyka niesie kulturę. A dzisiaj są same, słuchajcie, bardzo dobrze napisane i skomponowane utwory. Będą one w różnych wydaniach, w tanecznych i oczywiście w wokalnych. Przed chwilą, tak jak powiedziałam, zespół Piątniczanie z Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy. Za kulisami już projekt artystyczny Meandry się przygotowuje, ponieważ szykuje dla Państwa kolejną odsłonę. Będą to teraz tańce szlachty ziemi łomżyńskiej, a tuż po nich pieśni w wykonaniu chóru Szkoły Podstawowej nr 7 w Łomży pod kierownictwem pani Katarzyny Szmitko, która, jak myślę, Państwo zauważyli, też tańczy w projekcie artystycznym Meandry, oraz najmłodszy uczestnik dzisiejszego wieczoru, Antoni Kamiński. Chór wykona pieśń Hej, stojała w ogrodzie oraz Ach, stój, orle, stój. I ostatnim krótkim utworkiem będzie A z wieczora. A Antoni Kamiński, pięciolatek, proszę Państwa. Tak, można sobie wyobrazić, że skoro projekt artystyczny Meandry ma 5 lat i Antoni ma 5 lat, no to tak się może zgadzać. Można sobie wyobrazić, jak zespół, ile to zespół dopiero ma lat, ale podobno, jak rozmawiałam właśnie z kierownikami projektu artystycznego Meandry, podobno jest tak, że jeśli zespół taneczny przetrwa pierwsze 2 lata i trzeci, to już będzie tańczył. Każdy rodzaj sztuki, którą Państwu pokazujemy na różnych scenach, ma swoje różne takie powiedzenia i różne takie, słuchajcie, wytyczne, o których zakulisowe, mogłabym tak powiedzieć. Nie zawsze się o tym mówi. Na przykład wokaliści mają tak, że jeśli kartka spadnie, albo skrzypkowie, instrumentaliści, to trzeba ją po prostu przydeptać, żeby później nie zapomnieć tekstu albo nut. A w dziedzinie tanecznej, jeśli zespół przetrwa 2-3 lata, to już będzie tańczył. Także bardzo mnie cieszy, że jest Państwa bardzo dużo. Powiem szczerze, że nawet tancerze pytają się, ile tu Państwa jest. Ja mówię, że bardzo dużo, bo tak naprawdę to do ostatniego rzędu widzę wszystkie miejsca zajęte i to bardzo, bardzo cieszy. No cóż, zostawiam Państwa z artystami. Oklaskujcie, jeśli Wam się podoba, to oklaskujcie. To jest chyba największe wyróżnienie i największa nagroda dla artystów. Thank you.
Chór Szkoły Podstawowej nr 7, przygotowany przez panią Katarzynę Szmitko, a ja na scenę proszę naszego, słuchajcie, pięciolatka, i teraz można. Antoni, czy jesteś tu z nami? Antoni Kamiński, proszę państwa, bardzo proszę do głównego mikrofonu. Słuchajcie, repertuar na dzisiejszy wieczór jest dobrany właściwie trafnie, odpowiednio i w każdym tego słowa znaczeniu, ponieważ Antoni będzie śpiewał jesienną kołysankę, ludowy utwór, przepiękny ludowy utwór. I słuchajcie państwo mili, jest w publiczności, jest pani dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy. A dlaczego mówię o tym? Bo w ubiegły czwartek odbył się 24. nadnarwiański konkurs piosenki dziecięcej i młodzieżowej organizowany przez GOK w Piątnicy. No i właśnie ten oto młody człowiek jest laureatem tegoż konkursu. W kategorii najmłodszy. Może nie będę do końca zdradzała, jaka nagroda, ale Antoni obiecuje, że spotkamy się w następny czwartek w Piątnicy i wszystkiego się dowiesz i na pewno będziesz bardzo, bardzo zadowolony. Ujął nas, bo pani Kasia Szmitko i ja również siedziałyśmy jako jurorki, no i po prostu nas ujął. A ponieważ próby projektu artystycznego Meandry również czasem odbywają się, czy też były etnolekcje, o których będę zaraz mówić, w Gminnym Ośrodku Kultury w Piątnicy, więc i projekt artystyczny Meandry, i jurorzy postanowili zaprosić do koncertu tego oto młodego i bardzo, bardzo muzykalnego człowieka, Antoni Kamiński. Brawa. Antoni Kamiński, chodź, pokaż nam się jeszcze tutaj. Chodź. Ubądź się elegancko. Musisz się, Antoni, przyzwyczajać do takich sytuacji. Bardzo proszę o ukłon. Oj, troszkę się wstydzi. Wielkie brawa, proszę państwa.
Dziękuję Ci bardzo. Możesz wracać do mamy. No i proszę Państwa, gdybyśmy znajdowali się w Stanach Zjednoczonych, to byłoby tak zwane standing ovation, tak? Czyli brawa na stojąco. No właśnie. I sztuka ma to do siebie, słuchajcie, że tak porywa z krzesełek. Nie patrzymy na nic. Nawet jak ktoś jest nieśpiewający, to na cały głos, na całe gardło wyraża swoją aprobatę na różnych samogłoskach. O albo A. Tak jest zawsze. To był oczywiście Antoni Kamiński. Projekt artystyczny Meandry zaraz, proszę Państwa, wraca na scenę. Przywitał nas Walczykiem Krupiowskim, a za chwilę będzie Walczyk Lubelski. Wszystkie niemalże układy, które dzisiaj Państwo widzą na scenie, powstały w projekcie Folkowa Edukacja, którego głównym założeniem było edukowanie i włączenie społeczności lokalnej w działania o charakterze kulturowym polegających na upowszechnianiu wiedzy na temat tradycyjnych wartości obecnych w kulturze lokalnej związanym z folklorem ludowym. Odbyły się 3 etnolekcje w Pniewie, Nowogrodzie i w Piątnicy. Uczestników było bardzo wielu. To były bardzo fajne spotkania taneczne i spotkania, w których uczestnicy mogli wymienić swoją, dowiedzieć się czegoś, wymienić swoje jakby doświadczenia związane z muzyką ludową, z tańcem ludowym i skonfrontować je z mistrzami, czyli z projektem artystycznym Meandry. Te lekcje odbywały się we wrześniu. Były również, oprócz warsztatów tanecznych, były również warsztaty plastyczne, pokazy strojów i pokazy tańca. Łącznie we wszystkich lekcjach, etnolekcjach, wzięło udział 120 osób. I to bardzo cieszy, że, no znowu muszę to powiedzieć, że wychodzimy sprzed telewizorów i słuchajcie, chce nam się śpiewać, chce nam się tańczyć, rysować. Ta nasza wrażliwość, możemy ją pokazać i później możemy nawet sobie zatańczyć, zaśpiewać, zrobić jakiś koncert. To jest bardzo, bardzo dobre, słuchajcie, bo to nas i uwrażliwia, i otwiera na innych ludzi. Podczas warsztatów tanecznych uczestnicy poprzez różne animacje taneczne mieli okazję poznać niektóre tańce pochodzące z regionu Podlasia i Kurpi. Podczas warsztatów plastycznych mogli spróbować swoich sił w robieniu kwiatów z bibuły, tworzeniu wycinanek kurpiowskich, a nawet haftowali po kurpiowsku. Co kraj to obyczaj, każdy, słuchajcie, region w Polsce ma bardzo bogatą swoją historię. My tę historię pielęgnujemy, głównie no, dzisiaj nasi jubilaci, czyli projekt artystyczny Meandry i chwała im za to. No i oczywiście działania te wszystkie odbyły się dzięki finansowaniu przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu Etnopolska 2019. No cóż, proszę Państwa, był na początek Walczyk Kurpiowski, a teraz będzie Walczyk Lubelski. Bardzo serdecznie zapraszam do oglądania tej prezentacji.
słuchajcie, uszyte. I to zapowiada nam, że będzie układ taneczny, wycinanki kurpiowskie. Zapraszam do obejrzenia. Thank you.
Projekt artystyczny Meandry. No właśnie, proszę Państwa, nie wiem, czy Państwo zauważyli, ale w tych wycinankach kurpiowskich wziął udział
pierwszy, pierwotny skład zespołu, który od samego początku tańczył i powołał projekt do istnienia. Urszula Kozikowska, dziś aktywna tancerka zespołu Woda na Młyn. Joanna Świderska, wielkie brawa. Sylwester Świderski. Natalia Gosk, dziś aktywna tancerka zespołu pieśni i tańca Kurpie Zielone. Damian Gosk, Przemysław Bazydło, który przed chwilą Państwu śpiewał, i Tomasz Kozikowski. Te osoby doszły tutaj, by zatańczyć Państwu układ wycinanki kurpiowskie. Wielkie brawa. Dziś tutaj z nami jest Mariusz Żwierko, choreograf zespołu. Gdzieś tutaj się kręci, zaraz ma dotrzeć tutaj przed ekran. Zanim Państwo jest. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Ja chciałam powiedzieć tylko tak, Państwo z pierwszych rzędów to na pewno tutaj wszystko widzą dobrze, chociaż z ostatnich też, ale z pierwszych widzą troszkę więcej, ponieważ wszyscy nasi tancerzy są ubrani, że tak powiem, naturalnie. Jest tam len, jest wełna, słuchajcie, na pewno buty są kalafonią nasmarowane. No i właśnie. I to tak trzeba, słuchajcie, to wszystko, tą naturę na sobie dźwigać, że tak powiem, i siódme poty wylewać. Ale trening czyni mistrza. Mówię teraz do mistrza, do choreografa. Wielkie brawa, słuchajcie. Pan Mariusz Żwierko, słuchajcie, również, który jest choreografem zespołu Kurpie Zielone. 67 lat mają Kurpie Zielone. Dwa lata temu też był taki duży, duży jubileusz. Miałam zadać teraz kilka pytań, więc pierwsze pytanie. Jak się jedzie do Łomży? Można jechać samochodem, można jechać autobusem. Droga jest bardzo piękna, bo jest teraz piękna polska złota jesień, więc jest ta podróż bardzo miła. Tak jak dzisiaj na przykład, także podróż z Łomży do Białegostoku albo z Warszawy do Łomży jest bardzo przyjemna. Tym bardziej, że przyjeżdżam, już teraz rzadko przyjeżdżam, bo właściwie tylko tak gościnnie, do ludzi, którzy kochają to, co robią, i są to właśnie ludzie z projektu artystycznego Meandry. A jak się jedzie do osób, które kochają to, co robią, to też się chce tam jeździć, ta miłość się udziela. Jakie to piękne są słowa, słuchajcie. Tak, to prawda. To jest prawda. Chciałam się zapytać tak. Ile trenujecie? Czy pan tak jest dla nich taki, że coś przejdzie albo nie przejdzie? Słuchajcie, bo to jest tak, że ludzie tańczą, ludzie śpiewają, a po drugiej stronie ktoś widzi to, podpisuje się pod tym. No i ma być dobrze. Trening czyni mistrza. I wiadomo, że każda uwaga ma być wskazówką, tylko w zależności jak odbiorca to zrozumie. Czy odbierze to jako uwagę, czy jako wskazówkę. No bo to tak jest. No, nieważne, czy się gra na skrzypcach, czy się tańczy, czy się śpiewa, po prostu tak jest. Albo coś jest dobrze na 100%, albo tak czasem nie do końca, więc wtedy my się uśmiechamy, na przykład nagrywamy taką rzecz, gdzieś sobie później tam pokazujemy. Byłam na waszej próbie w sobotę, więc fajne było to, że wszyscy naprawdę bardzo, bardzo się starali. A mieliśmy tą próbę na czas, mieliście tą próbę na czas, bo wiadomo, czas też tutaj był ograniczony. No ale widzę, że wszystko jest fajnie przygotowane, fajnie zrobione i cieszy mnie ta atmosfera. Natomiast chciałam się zapytać, czy zespół ma w planach jeszcze kogoś zaprosić do współpracy, czy na przykład zrobić sekcję młodszej i tak dalej? Może ja wyjaśnię jedną rzecz Państwu. Nie chcę zdradzać planów zespołu, ale też ich nie znam, ponieważ ja jestem choreografem zespołu tutaj. Ja przyjeżdżam do zespołu teraz bardzo rzadko i miałem przyjemność zakładania tego zespołu razem z Ulą Kozikowską, która jest tutaj ze mną, i chciałbym ją prosić na scenę. Jest to Ula Kozikowska z Łomży, którą też losy, że tak, rzuciły do Warszawy, i teraz mamy przyjemność razem być w zespole Woda na Młyn, który prowadzę, Ula tam tańczy. I to właśnie dzięki temu, że spotkałem Ulę ponad 5 lat temu, która też mnie spotkała, podeszła do mnie w takiej restauracji Złote Łuki i powiedziała: ja cię znam. A ja powiedziałem: ja ciebie nie znam. No i tak zaczęła się nasza znajomość, i parę miesięcy później przyciągnęła mnie do Łomży
żeby tę bandę rozkrzyczaną, roztańczoną okiełznać. Wtedy powstały właśnie wycinanki krupiowskie i ćwiczyliśmy raz w tygodniu, pół soboty, pół niedzieli. No i tak zespół się utrzymał, tak jak było powiedziane na początku. Pierwsze dwa lata, pierwsze trzy są takie znaczące, czy grupa się dalej utrzyma. No i się utrzyma, bo już ma 5 lat. Mówimy od Meandrach, że są to, jest to młodszy brat albo siostra, jak kto chce. Młodsze rodzeństwo zespołu Woda na Młyn, bo mają podobny nurt i prowadzone są przez podobne osoby z podobnym podejściem do folkloru, czyli do tej tradycji, którą przypuszczamy przez pryzmat naszej takiej współczesnej wrażliwości. Natomiast jeżeli chodzi o to, co się dzieje teraz w Meandrach, to dzieje się bardzo dużo. No właśnie w tym roku Meandry brały udział w etnolekcjach. Meandrami teraz opiekują się przede wszystkim Irmina i Robert prowadzą zajęcia, ale tak naprawdę Meandry są tak prężnie działającą grupą, że każdy, myślę, że może nie każdy, ale większość ma swój wkład w to, żeby zespół działał. Czy to artystycznie, czy też nieartystycznie. Ja mam przyjemność i bardzo jestem z tego powodu dumny i zadowolony i cieszę się, że tu dzisiaj jestem, być autorem wszystkich choreografii zespołu, bo też nie jestem zespołem na co dzień. Wpadam teraz bardzo gościnnie na zaproszenie i jak trzeba zrobić coś nowego albo sprawdzić, czy skonsultować, to przyjeżdżam, a tak naprawdę po raz pierwszy siedzę sobie na widowni i mogę zobaczyć to, co zrobiłem w tym zespole, co zaszczepiłem i wszystkie rzeczy, które powstały przez te 5 lat, żeby tak spokojnie obejrzeć i tak popatrzeć sobie. Tak, no spokojnie. Chociaż nie powiem, miałem największe takie nerwy i wzruszenie przy tych kurpiach, które teraz były tańczone, bo to były nasze, no to powstawało 5 lat temu. To było takie nasze pierwsze starcie, stres, jak to wyjdzie, czy ta muzyka, która jest teraz ludowa, raz współczesna, raz stylizowana na barokową, czy to się przyjmie. Okazało się, że tak, no i to jest jakby ten główny numer zespołu Meandry. Ale też są inne. Każdy jest w innym klimacie, każdy jest w innym stylu. Może nie stylu, bo styl staramy się utrzymać jakby więcej taki sam, natomiast każdy jest z innego regionu, spod regionu i tak samo będzie za chwilę, bo powstała właśnie dzięki projektowi Etnopolska, w którym Meandry brały w tym roku udział, powstała nowa choreografia. W związku z tym, że Łomża, myślę, że nie wszyscy się z tego cieszą, ale jest w województwie podlaskim, to jakby sięgamy do tradycji podlaskiej i mamy z jednej strony w repertuarze folklor kurpiowski, czyli tam zza Narwi i troszkę dalej, bo teraz nad Narwi, ale tej podlaskiej, będzie folklor podlaski, ale podlaskich Rusinów. Niespotykany, będzie to chyba pierwszy zespół w Polsce spoza tamtego regionu, który ma w repertuarze tańce ruskiego Podlasia, tak to się nazywa. Co więcej, nie mogę zdradzić i powiedzieć, tak chyba dużo powiedziałem. Słuchajcie, tajemnic takich zespołowych, zakulisowych się nie zdradza. Zdradza się na przykład na takich spotkaniach, już jak wszystko jest w pełnej krasie, jak wszystko jest dopięte na ostatni guzik i tancerze mogą sobie tańczyć, nie bacząc na nic, ale tak naprawdę na spokojnie, tak? Oczywiście. To zazdroszczę. Urszula Kozikowska i Mariusz Wielko, wielkie brawa. Dziękuję wam, kochani. Proszę państwa, za moimi plecami pojawił się ekran, gdyż za chwilę zobaczą państwo krótki film, który mówi o tych etnolekcjach, które są z projektu Folkowa Edukacja dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury. Także bardzo serdecznie zapraszam państwa do obejrzenia tego krótkiego filmu, a później pora na nasze meandry. Thank you.
dwa, trzy, cztery. Thank you.
Wielkie brawa, proszę Państwa. No, jeśli by meandry zrobiły kiedyś jeszcze jakiś projekt, to ja już z tego miejsca bardzo serdecznie Państwa zapraszam, bo na pewno warto ten czas spędzić pożytecznie. Taka refleksja mnie też naszła podczas dzisiejszego wieczoru. Słuchajcie, jakiekolwiek czasy by nie były dla nas ludzi, to ludzie zawsze tańczyli i śpiewali, tak? Zawsze tak było. A im te czasy były trudniejsze, tym powstawało więcej dobrych rzeczy. Chyba taka ludzka natura po prostu jest. Tancerze są już prawie gotowi. Przygotowujemy się, proszę Państwa, do finału. A finał to taniec Podlasie w pełnej krasie. Premiera, słuchajcie, kompozycja taneczna stworzona w ramach działań projektu Folkowa Edukacja. Także za chwilę ten finał. Ja powiem tylko jeszcze tak, że nasz projekt artystyczny Meandry to również chwile, w których mogli Państwo projekt zobaczyć, tancerzy mogli zobaczyć i usłyszeć podczas bardzo, bardzo wielu imprez, które organizowane były w naszym mieście i nie tylko. Meandry zapoczątkowały Fafuriadę, czyli spotkanie innych zespołów ludowych pochodzących i tanecznych, bądź też wokalnych, pochodzących z naszego podlaskiego regionu. Tancerze Meandrów występowali podczas jarmarków na Starym Mieście. Sama osobiście miałam przyjemność zaprosić ich chyba 3 lata temu, czy 4, na Gwiazdkę z Nieba do Ojców Kapucynów, gdzie przepięknie śpiewali ludowe, zimowe pastorałki. W 2016 roku Meandry wzięły również udział w Międzynarodowym Festiwalu w Czarnogórze. Tańczyli wśród między innymi tancerzy Chorwacji, Serbii, Francji, Bułgarii, Rumunii, Izraela, Ukrainy, Rosji i Grecji. Byli bardzo, bardzo mile przyjęci. Ja zapraszam Państwa na stronę facebookową zespołu oraz na blog. Tam wszystkie informacje są zawarte. Tam jest bardzo dużo zdjęć i dużo, dużo relacji z działań projektu artystycznego Meandry. I mam bardzo ważne ogłoszenie, że 22 października o godzinie 19:30 jest najbliższy nabór do zespołu. Tu jest taka krótka notatka. Zapraszamy osoby, które miały jakieś doświadczenia i kontakt z tańcem ludowym, klasycznym, towarzyskim. Więcej informacji mogą Państwo doczytać i więcej informacji mogą Państwo znaleźć na facebookowym profilu. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę nazwę projekt artystyczny Meandry. No cóż, widzę, że już tancerze są gotowi. Zapraszam Państwa na finał Podlasie w pełnej krasie. Thank you.
Artystycznemu Andry. Wielkie brawa. Premiera Podlasie w pełnej krasie, proszę Państwa. Skład Podlasia, wielkie brawa, proszę Państwa. Wielkie brawa. Aktywni tancerze projektu artystycznego Meandry. Zapraszam na scenę.
Zapraszamy na scenę skład Kurpi. Bardzo prosimy. Piątniczanie wchodzą na scenę. Serdecznie zapraszam. Chór Szkoły Podstawowej nr 7, dzieciaki z chórów, serdecznie zapraszam. I małego Antka też. Ukłońcie się elegancko. Wielkie brawa. Choreograf Mariusz Żwierko. Też jest tutaj gdzieś wśród nas. Panie Mariuszu, zapraszamy. Jest pan bardzo ważną osobą dzisiaj. Ukłońmy się, słuchajcie, wszyscy. Ale to jeszcze nie koniec dzisiejszego, proszę państwa, wieczoru. Ale się napracowali. Wielkie brawa poproszę. Ogromna, ogromna praca włożona w ten koncert. Ogromna. Słuchajcie, to brawa dla was. Artystycznym Andry, słuchajcie, ma podziękowania. Podziękowania, pamiątkowe, przepiękne podziękowania. Pierwsze podziękowanie dla Mariusza Żwierko, choreograf, autor wszystkich choreografii, kompozycji projektu artystycznego Meandry. Panie Mariuszu, zapraszam. Proszę zostać na środku, panie Mariuszu. Drugie podziękowanie, słuchajcie, jest kierowane do pani Urszuli Kozikowskiej, kierownika projektu do roku 2018. Bardzo prosimy na przepiękne wycinanki, przepiękne, kolorowe, przepiękne. Jest wśród nas dyrektor Edyta Brzozowska z Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy. Bardzo serdecznie. Pani Edyto, prosimy na środek. Czy jest coś do odczytania? Oj, łezki się kręcą, ja to widzę. Czy jest coś do odczytania? Bardzo proszę, oczywiście. Szanowni państwo, wszyscy goście zebrani, przyjaciele projektu artystycznego Meandry oraz projekt artystyczny Meandry. Korzystając z okazji, chciałabym wam złożyć bardzo, bardzo serdeczne gratulacje. Odczytam to, co żeśmy sobie tutaj napisali dla was, żebyście mieli na pamiątkę. I tutaj ten kosz prezentowy, który nam się udało tutaj stworzyć, to będzie dla was, dla całego zespołu. Poczekajcie, kochani, bo współpraca pięcioletnia z wami, mam nadzieję, że nie będzie ostatnią współpracą, tak? Także współpracujemy wiele lat. Słuchajcie, kochani, z okazji pięciolecia projektu artystycznego Meandry składamy gratulacje i słowa głębokiego uznania wszystkim osobom związanym z projektem za osobiste zaangażowanie, wkład w upowszechnianie folkloru szeroko rozumianego. Życzymy wielu powodów do radości, nieustającej satysfakcji z pasji wspólnego tańca oraz kolejnych wspaniałych lat i sukcesów artystycznych. Życzę ja, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy oraz pracownicy, a również cały zespół seniorów Piątniczanie. Dziękujemy wam bardzo. Jeszcze raz wam gratulujemy. Bardzo dziękujemy.
Projekt artystyczny Mandry, proszę Państwa, ma swoje próby i treningi, bo można też nazwać te spotkania, w bursie szkolnej numer 1 w Łomży. Bardzo serdecznie zapraszamy przedstawicieli tej placówki, jeśli jest ktoś z nami, dyrektor pan Jacek Pogorzelski albo pani wicedyrektor Aneta Korytkowska. Bardzo serdecznie zapraszamy. Próby, proszę Państwa, są rzeczą żmudną i długą. Bywają trudne, albo takie lżejsze, ale trening czyni mistrza, więc są bardzo potrzebne. Wielkie brawa. Bardzo proszę. Bursa szkolna numer 1 w Łomży. Wielkie brawa. Jest wśród nas również pan Ryszard Kulaszewski, instruktor zespołu seniorów Piątniczanie. Pracował z projektem przy repertuarze świątecznym. Pan Ryszard jest proszony na środek. Już się do nas zbliża. Słuchajcie, miał straszną tremę przed występem swojego zespołu. Bardzo. Mówił to za kulisami. Już teraz wszystkie emocje opadły. Panie Ryszardzie, znakomity ma pan zespół, znakomity. Partnerami projektu od samego początku jest gmina Łomża i gmina Nowogród. Czyli są przedstawiciele. Widzi, że jest Nowogród. A, widzę już, Nowogród się zbliża na scenę, więc bardzo serdecznie zapraszamy. Ale was dużo na tej scenie, a to fajnie, jak na scenie jest dużo osób. Jest dużo dobrej, słuchajcie, energii. Dzieciaki też zadowolone? Zadowolone? No to świetnie. Gmina Nowogród, partner. Oczywiście pomożemy. Dzieciaki, trzymajcie tak. Dobry wieczór Państwu. Proszę Państwa, dzisiaj mieliśmy okazję tutaj na scenie zobaczyć wyśmienity przepis na urodziny. Czyli urodziny, musi być jubilat, jubilatów mieliśmy, ale również jubilat nie jest w stanie sam przygotować urodzin, więc miał doskonałe wsparcie tutaj stojące za moimi plecami. Serdecznie wam wszystkim gratuluję, bo spisaliście się na medal, ale proszę Państwa, to też doskonałe zaproszenie na wspaniałe urodziny. Jesteśmy tutaj razem z wami, mieliśmy okazję razem tutaj wszyscy przeżywać to wyjątkowe wydarzenie. Również była uczta dla zmysłów, wzroku i słuchu. Gratuluję panu akustykowi. Proszę Państwa, dzień naprawdę wyjątkowy. Pozwolę sobie przeczytać. Tutaj mam Antosia, który dał dzisiaj doskonały popis. Jeżeli, Antosiu, możesz mi pomóc chwilę przytrzymać. Dziękuję serdecznie. Antoś, myślę, że skradł dzisiaj wszystkie kobiece serca, ale moje również. Moi drodzy, z okazji 5. rocznicy powstania projektu artystycznego Meandry składam najserdeczniejsze gratulacje oraz wyrazy uznania dla waszego dotychczasowego dorobku i niezwykłego zaangażowania w popularyzację tańca ludowego. Dziękuję za dotychczasową współpracę z gminą Nowogród oraz przeprowadzoną w Nowogrodzie etnolekcją z warsztatami plastycznymi i tanecznymi. Życzę Państwu realizacji wielu zamierzeń twórczych, inspiracji do dalszej pracy, niegasnącego entuzjazmu i energii oraz sympatii szerokiego grona odbiorców. Ale Antosiu, teraz muszę wypożyczyć z powrotem od Ciebie, także
Dziękuję bardzo za pomoc i pozwolę sobie przekazać miłe słowo oraz herbatkę na próby. Teraz szczególnie w te jesienne wieczory będzie potrzebne coś ciepłego. Bardzo serdecznie dziękujemy. Gmina Nowogród. Regionalny Ośrodek Kultury, słuchajcie, użyczył elementy strojów projektowi Meandry. Czy jest ktoś, przedstawiciel Regionalnego Ośrodka Kultury? Może też mają próby, bo to słuchajcie, z artystami jest tak, że my się widzimy naprawdę bardzo, bardzo rzadko, bo wszyscy po południu, zamiast siedzieć przed telewizorem, próbują. Kapela Miód na Serce. Czy jest ktoś z kapeli Miód na Serce? Jak znowu gdzieś nie pojechali i znowu czegoś nie wygrywają, nie widzę nikogo. Na pewno te podziękowania wszystkie zostaną przekazane. Dziewczęta, zobaczcie, jakie one są piękne. One są wszystkie pięknie umalowane, w pięknych strojach. Panowie mówią, że oni też są piękni. Tak, bardzo. Są piękni dzisiaj. Co prawda bez makijażów, ale są. Kochani, wszyscy, którzy są na scenie, chcą bardzo serdecznie podziękować swoim rodzinom. Chcą bardzo serdecznie podziękować im za wyrozumiałość i za to, że no, czasem się znika z domu, bo się jest po prostu na próbach. Także to jest bardzo, bardzo ważne, żeby wsparcie od waszych najbliższych było, bo później możecie zatańczyć, zaśpiewać taki przepiękny koncert i wasi przyjaciele, wasze rodziny mogą być razem z wami. Właśnie, mamy tutaj jeszcze kilka innych podziękowań. Bardzo proszę. Z okazji jubileuszu pięciolecia artystycznej pracy pragniemy przekazać słowa uznania za wspaniałe wyniki w dotychczasowej pracy. W tym uroczystym dniu pragniemy serdecznie pogratulować i życzyć zdrowia, pomyślności w każdej dziedzinie życia, wielu powodów do radości, satysfakcji i sukcesów na scenie całego świata. To są życzenia od zespołu pieśni i tańca Kurpiec Ostrołęki. Zespół pieśni i tańca Kurpie z Ostrołęki, nasi też goście. Osobami, które przygotowały ten koncert jest Irmina Goski i Robert Duchnowski, którzy na co dzień prowadzą zajęcia. Pokażcie się, wyjdźcie na środek, pokażcie się. Irmina jest tym razem również kierownikiem projektu Folkowa Edukacja. Wielkie brawa. Osoby, które zakładały projekt artystyczny Meandry, tańczyły dziś na scenie wycinanki kurpiowskie. Urszula Kozikowska, Joanna Świderska, Sylwester Świderski, Natalia Gosk, Damian Gosk, Przemysław Bazydło, Tomasz Kozikowski. Pomachajcie, pokażcie się tutaj publiczności. Zanim przedstawię was wszystkich, jeszcze tutaj mikrofon oddam choreografom. Dzisiaj jestem tutaj w potrójnej funkcji i zacznę od jednej z nich po prostu. Na początek chciałem złożyć życzenia od Wojewódzkiego Ośrodka Animacji i Kultury w Białymstoku. Dyrekcja i pracownicy Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku, a także kierownictwo i członkowie zespołu pieśni i tańca Kurpie Zielone składają kadrze artystycznej oraz wszystkim członkom projektu artystycznego Meandry serdeczne gratulacje z okazji pięciolecia działalności artystycznej. Niech ten piękny jubileusz będzie powodem do zadowolenia, dumy z poziomu zespołu prezentowanego kursztu artystycznego oraz bodźcem do dalszego działania. Kurpie Zielone z Białegostoku i Wojewódzki Ośrodek Animacji i Kultury. Taki mały pakiet wominkowy. Bardzo dziękujemy za zaproszenie. Jeszcze nie oddaję mikrofonu. Nie. Ja też wiem, muszę machać. Drugie podziękowania i gratulacje tylko od
od siostry starszej o pół roku, bo woda na Mynu powstała w grudniu, a meandr w kwietniu, jakoś tak szybko, wiecie Państwo, czasami tak się, no nie trzeba czekać 9 miesięcy, nie? No i takie podziękowania od Wody na Młyn, która tak naprawdę też swoje początki bardzo mocno miała sprzężone z początkami meandrów. Wspólne koncerty, wspólne próby. Do tej pory meandry przyjeżdżają też na koncerty nasze i cieszymy się, że w tym roku podczas Podlaskiej Oktawy Kultur był wspólny koncert w Piątnicy. Także Woda na Młyn z Warszawy i reprezentacja gratuluję i dziękuję i mam nadzieję na dalszą współpracę. Tutaj z Nowogrodu przyjęły herbatki na rozgrzanie, a my też mamy coś na rozgrzanie od Wody na Młyn. No już na koniec chciałem podziękować w imieniu prywatnym jako Mariusz Wierko za to, że te 5 lat temu zostałem zaproszony, a właściwie trochę ściągnięty podstępem, wtedy pracowałem jeszcze w Grejewie, do współpracy, bo dzisiaj jak patrzę na to, co przez te 5 lat powstało, jestem bardzo dumny i wzruszony, cieszę się, że ta grupa ludzi cały czas ze sobą działa, niektórzy wracają, nawet jak wyjeżdżają i jest ich coraz więcej. I cieszę się, że ten repertuar jest coraz bogatszy i bardzo mi miło, że mogę jakby dokładać cały czas swoje cegiełki. Bardzo gratuluję dzisiejszego Podlasia premierowego, bardzo jestem dumny z waszego występu. I też cieszę się bardzo, że nie tylko zespół się rozrasta, nie tylko działa w Łomży i poza Łomżą i jest coraz bardziej znany, o czym świadczy pełna sala dzisiaj tutaj w Łomży, ale też bardzo się cieszę, że jest Robert, jest Ilmina, którzy przyjęli pałeczkę po Uli, która przez 4 lata prowadziła zajęcia i są młodzi instruktorzy, którzy dalej ciągną ten ciężki wózek folkloru polskiego. Brawa dla nich wszystkich i dla tych, którzy są od początku, którzy są teraz i będą. Także kochani, jesteście wspaniali, bądźcie, meandrujcie dalej. Dziękuję. Jest jeszcze wśród nas przedstawiciel gminy Piątnica. Bardzo prosimy, jeśli jest ktoś na scenie, bo tutaj mi meandry podpowiadają. Bardzo proszę. Zespół chcę bardzo serdecznie podziękować. Zapraszamy. Za chwilę będziemy kończyć dzisiejszy wieczór, a ja powinnam, słuchajcie, przedstawić i jeszcze wymienić tancerzy: Magdalena Białecka, Emilia Jasińska, Irmina Gosk, chociaż pomachajcie, pokazujcie się, Urszula Doda, Ewa Januć, Anna Harubin-Świderska, Aleksandra Osiecka, Katarzyna Szmitko, Marzena Przeborowska, Anna Piaścik, Artur Hermanowski, Robert Duchnowski, Dawid Ruczkowski, Krzysztof Pęza, Cezary Kukliński, Arek Złotkowski, Dariusz Osiecki, Jacek Babiel, Andrzej Tomaszczuk, Bogdan Stypiczyński, Joanna Świderska, Sylwester Świderski, Tomek Kozikowski, Urszula Kozikowska, Natalia Gosk, Damian Gosk i Przemysław Bazydło. Dzisiaj te 27 osób dla Państwa tańczyło i dawało z siebie wszystko.